Mamy daną funkcję y równa się 1 8 x do 3 odjąć x kwadrat. I pytanie, na którym przedziale funkcja y od x ma średnie tempo zmian równe 1 2? No i mamy tutaj cztery przedziały do wyboru, i musimy wybrać jeden z nich, no bo tutaj tylko jedna odpowiedź jest poprawna. No to, żeby znaleźć właściwy przedział, no to po kolei obliczajmy, jakie jest średnie tempo zmian na każdym z tych przedziałów. Jak znajdziemy taki, na którym ono będzie jedna druga, no to to będzie właściwa odpowiedź. No to ten pierwszy przedział to jest przedział od minus dwóch do dwóch, czyli x się zmienia w takich granicach. No to żeby obliczyć średnie tempo zmian, no to muszę obliczyć wartości funkcji y na końcach przedziałów. Czyli muszę obliczyć y od minus dwóch i y od 2. To skorzystam ze wzoru funkcji i wstawię tutaj do wzoru funkcji. Za pierwszym razem muszę zamiast x wstawić minus dwójkę, czyli mam minus 2 do potęgi trzeciej, Odjąć minus 2 do kwadratu, czyli 1 ósma razy minus 2 do trzeciej. Minus 2 do trzeciej to jest minus 8, a minus 2 do drugiej to jest 4, czyli odjąć 4. Czyli to będzie 1 ósma razy minus 8 to jest minus 1, odjąć 4 wychodzi minus 5. Taka jest wartość w minus 2c, a teraz wartość w 2c, no to tutaj nawias jest niepotrzebny. 1 ósma. Razy 2 do 3, odjąć 2 do kwadratu. To jest 1, 8, razy 8, odjąć 4, czyli to jest 1, odjąć 4, wychodzi nam minus 3. No to może teraz taką tabelkę sobie zrobię. XY. x, y. Wartości xa były zadane w zadaniu, to jest minus 2 i 2, a y obliczyłem. Dla minus 2 y był równy minus 5, a dla dwójki minus 3. No i teraz mogę zobaczyć, Jaki jest przyrost xa, jaki jest przyrost y, po to, żeby podzielić później te przyrosty przez siebie i otrzymać średnie tempo zmian. No więc przyrost xa, delta x, ile tutaj jest równy? O ile wzrósł x? Od minus 2 do 2, no to wzrost jest o 4. No widać, że trzeba dodać 4, żeby z minus 2 dojść do 2. Albo inaczej można to obliczyć w ten sposób, żeby od dwójki, od tej wartości na końcu, odjąć wartość na początku, czyli minus 2. 2 odjąć minus 2 to, to jest to samo co 2 dodać 2, czyli 4. No i podobnie obliczymy delta y. Znowu mogę od wartości na końcu odjąć wartość na początku, czyli od minus 3 muszę odjąć minus 5, czyli do minus 3 muszę dodać 5, czyli wyjdzie mi 2. Albo mogę po prostu zobaczyć, że z minus 5 do minus 3, no to wartość wzrosła o 2. My no mogę liczyć, ile jest? delta y przez delta x, czyli jaki jest stosunek tych dwóch zmian, tych dwóch przyrostów. No bo to jest dokładnie to, co nazywamy średnim tempem zmian. O ile zmienił się y, podzielone przez to, o ile zmienił się x pomiędzy tymi dwoma punktami, które mamy dane. No więc delta y jest równe 2, delta x jest równe 4, czyli średnie tempo zmian jest równe 1 druga. Czyli miałem wielkie szczęście, bo okazuje się, że ta pierwsza odpowiedź jest poprawna. Czyli nie muszę już sprawdzać tych pozostałych. No, skoro tylko jedna jest poprawna, a wiem, że pierwsza jest dobra, to znaczy, że już ją znalazłem. No ale może, żeby zobaczyć, dlaczego to nie będzie działało w innych przypadkach, to zróbmy chociaż jeszcze jeden przykład, na przykład ten drugi. Czyli tutaj mamy przedział od 0 do 4. No to znowu muszę obliczyć wartość Y w zerze. No to jest akurat łatwe. bo wstawię 0 za x, no to będę miał same zera, czyli 0, a Y od 4. To będzie 1 8 razy 4 do 3. Może w pamięci też obliczę. 4 do 3 to jest 64. Odjąć 4 do kwadratu to jest 16. Czyli to będzie. 1 8 razy 64 to jest 8. Odjąć 16, czyli minus 8. Czyli mogę znowu zrobić sobie taką tabelkę. Tym razem na tym drugim przedziale. Tutaj będzie x, tu będzie y. X zmienia się od 0 do 4, a y zmienia się, tak jak obliczyliśmy, od 0 do minus 8. No to tym razem widzimy, że delta x jest równe 4, a delta y, delta y jest równe minus 8. y zmalał o 8, czyli dla, tej, dla tego przedziału delta y przez delta x jest równe minus 8 przez 4, czyli jest równe minus 2. Czyli widzimy, że to na pewno nie jest dobra odpowiedź. No i można sprawdzić pozostałe dwie i do tego cię zachęcam. Sprawdź, jaki jest średnie tempo zmian na pozostałych dwóch przedziałach. Wiadomo, że nie będzie równa na druga, no bo znaleźliśmy już właściwą odpowiedź, ale będzie to bardzo dobre ćwiczenie, jak sobie to przeliczysz.